Cześć, z tej strony Legion, to jest Marvel Strike Force i to jest odcinek poświęcony arenie. Jak widzimy, do końca, do przyznania nagród zostaje 12 minut. Ja tutaj wam pokażę sposób, jak na pewno zdobywać te 500 power core'ów na pierwszym miejscu. A więc zauważyłem tutaj taką prawidłowość, że da radę zrobić coś takiego, jak zablokować tego pierwszego przeciwnika tak, żeby nikt innego nie mógł zaatakować oprócz nas. I jak ja to robię? No, atakujemy takiego gościa, który jest na pierwszym miejscu 10 minut przed końcem czasu i musimy go przeczekać przez 5 minut całą walkę. Następnie czekamy, przegrywamy tą walkę. Zostaje 5 minut do przyznania nagród. Atakujemy go drugi raz wtedy. I tam jest taki jakiś, chyba mi się wydaje, cooldown między atakami, że tylko dana osoba, która atakowała tego gracza, może go jeszcze raz zaatakować, zanim inni będą mogli to zrobić. W każdym razie dość sporo wygranych tym sposobem zaliczyłem ostatnimi czasy, także póki działa, jest super. Także się chcę z wami podzielić, jak to ogólnie wygląda. Jak widzicie, 10 minut zostaje już do końca. Już powoli możemy zacząć tutaj atakować, bo zanim się gra zaloguje, to do pola walki to chwilkę potrwa i lecą też sekundy, o czym też pewnie nie każdy pamięta, ale lub wie. No, zaatakujmy sobie tego gościa pierwszego i pokażę, jak to wygląda w praktyce. Mamy 16, prawie 50. Za 10 minut mamy nagrody, więc ogólnie no, trzeba tutaj pod koniec, przed nagrodami dość poświęcić chwilę, żeby z zegarkiem obserwować to wszystko, co się dzieje. Mamy taki skład, jak go już 3 Horsemany T-17. Mam na przykład i w mojej postaci T-16. Oprócz tutaj właśnie tego Spidermana 2019. A i tak taki skład rozkładam na łopatki. Wystarczy sobie. Mogę zademonstrować. Później i tak wyjdziemy. Tu jest kluczowe, żeby rok zestontować. Jak ona już tutaj sobie spokojnie śpi, zabieramy się tutaj za Helę, która będzie tutaj robić taką lekką tym minionkiem swoim. No i teraz puszczamy sobie Emmy Speeda na to wszystko. Następnie trzeba tutaj powstrzymać tego Hulka, bo już ma blisko speedbar końca, więc robimy bach. I tutaj dokończamy go Spiderweaver. O ile się uda, pewnie się nie uda, zmęczycie. No, udało się. No i jak mamy już tak podstawę, to zrobioną, możemy się zabrać za inne postacie. Tutaj tej Rock nie tykamy, żeby się nie obudziła. Ona jak się obudzi, to jej speedbar spadnie do zera i jest jakby od nowa. Także tutaj sobie na przykład strzelimy w Dormammu basiciem.
A i tu możemy sobie zestunować Morgan. I mamy taką sytuację. Chociaż moim zamysłem nie jest, żeby tu wygrać. Ale mniej więcej o, mamy już sytuację wyjaśnioną. Możemy pokazać, jak się wygrywa z takim składem. No i teraz bym użył pewnie tego. Użyjmy. I tak tutaj przeciwnik nie zginie. I tu jest ogólnie już na dobitkę. To nawet nie będę kończył, bo to, co chcę pokazać, to jakby nie może w ten sposób działać, że ja teraz wygram, będę pierwszy, bo mnie ściągną z areny z pierwszego miejsca 5 minut przed końcem. Także ja nie chcę tutaj wygrać specjalnie. A zaraz pokażę, jak to rozgrywam dalej. Także załóżmy, że tu jest już wygrana. Ale ja sobie zaraz wyjdę z tego i świadomie przegram. No, mamy jeszcze trochę czasu. Musimy blokować najdłużej jak możemy tego przeciwnika z pierwszego miejsca. Oczywiście najgorzej jest, jeśli ktoś z szóstego miejsca w międzyczasie nas ściągnie, ale to jest i tak takie ryzyko najmniejsze, bo tam jest pięciu graczy, którzy mogą nas ściągnąć z tego drugiego miejsca, na którym teraz jestem. Czyli daje to 20%, że to będzie ta najgorsza sytuacja. Może akurat się uda. No i mamy teraz 16.54. No czekamy tak do jakiejś 16.54, 30, 40 sekund mniej więcej, żeby wyjść. No, jeszcze z jakieś 10-15 sekund. Szesnasta, 54, 35 sekund. No, możemy sobie wyjść. Wychodzimy. Przegrywamy. I od razu tu musimy użyć 25 power core'ów, żeby zaatakować przeciwnika jeszcze raz. Nie ma wyjścia. Także robimy to. I mamy 5 minut na dopięcie tej ostatniej walki do końca. Tutaj nie chodzi, żeby jak najszybciej wykończyć przeciwnika, tylko jak najbliżej godziny 17, czyli godziny, gdzie nagrody zostaną przyznawane. No i robimy najpierw sobie, oczywiście sobie ustawiamy przeciwnika tak, żeby można było go później szybko wykończyć jednym strzałem, zaraz przed przyznawaniem nagród. Tutaj się nie uda Holka powstrzymać, ale on nam nic nie zrobi, bo tu jest jeszcze załadowana Spiderweaver. I teraz... No... Może Dormammu sobie skończmy. Się nie skończył. To teraz trzeba stunować Red Hulka. I teraz Spider-Weaver wykańcza Red Hulka.
Spróbujemy tą rok tutaj dobić, ale będzie ciężko ogólnie, bo ona się odrodzi. No właśnie, doszło do tego. No nic, próbujemy to wygrać. No i mamy to. Teraz trzeba tylko umiejętnie zagrać, żeby została nam Morgana na strzał. No, mniej więcej jest taka sytuacja, że jest Morgana na strzał od Spiderweaver. Czas mamy 16:58, 30 sekund. No, trzeba poczekać jakieś 20 minut przed końcem, spróbować ją sprzątnąć. No, jeszcze jakieś 50 sekund i jedziemy z nią. Też nie można przesadzić, bo jak za późno zaatakujemy, no to nie załapiemy się na nagrody, także trzeba troszkę sobie taki bufor jakieś 20 sekund, czasami 30 zostawić, bo też w sumie nie wiem, czy tym razem na jednego strzała będzie Morgana, no ale ją mam nadzieję szybko dobijemy przed końcem. No, powiedzmy, że już jest 35, no w zasadzie już by można było zacząć atakować. Spróbujmy. No i nie dało rady. No to próbujemy dobić. I udało się, jest. Za 10 sekund do nagród. No i zobaczymy, czy się udało. No i dziękujemy. Wygrana. Pierwsze miejsce. Tutaj jeszcze 500 power core'ów. No to by było na tyle. Zatem dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!